No hej, siemanderko, witajcie. Mam dla was bardzo ważną informację. Kurczę, problem polega na tym, że powinienem ją powiedzieć już w pierwszym filmie, a nie w trzecim. Ale jest to informacja bardzo ważna i kluczowa dla każdego, kto buduje działki tutaj na serwerze i kto chciałby stanąć właśnie w takim konkursie. Dzisiaj będziemy oceniać działkę kuwety. I tak jak zadecydowaliście w ankiecie, w sumie po mojej myśli i razem ze mną, będziemy oceniać wszystkie działki, a nie tylko te działki, które są zbudowane na naprawdę wysokim poziomie. Oczywiście o to chodzi i ja uważam, że każdy powinien podchodzieć po pierwsze z dystansem do tego, co sam umie, czyli wiedzieć, że pewne rzeczy buduje słabo, a niektóre lepiej. No i oczywiście oceniający powinni też podchodzić z pewnym dystansem do osób, które nie są budowniczymi z krwi i kości, a dopiero się uczą. I mam nadzieję, że cenne oceny, jak i rady, które będą wyświetlały się tutaj, znaczy będą mówione przeze mnie, będą wyświetlały się w formie ocen w tych arkuszach, które ja tam wam daję, że będą brane jako lekcja, a nie jako pogarda na przykład, prawda? Ale to nie była ta ważna informacja. Ta ważna informacja, którą ja mam wam do przekazania, jest taka, że ten tydzień tych działek plus wszystkie działki z listopada będą stawały w konkursie jednej, znaczy inaczej, zwycięzca tego tygodnia będzie dołączony do listopada i pośród czterech tygodni listopada cztery działki plus ta piąta będą razem stawały w konkursie na najlepszą działkę miesiąca, na najlepszą działkę listopada i zwycięzca otrzyma 50 zł w formie dowolnej, czy to doładowanie na Steamie, czy to bezpośredni zakup jakiejś gry, gift code o wartości 50 zł. To już naprawdę jest kwestia dowolna. Jeżeli chodzi właśnie o fundusze serwerowe, to na o chwilę obecną podjąłem decyzję, że możemy ufundować właśnie jednemu z najlepszych budowniczych listopada taką nagrodę. Wydaje mi się, że jest to dobra i fajna nagroda. Kwestia tylko, jak kto sobie zinterpretuje. No, mieć 5 dyszek, a nie mieć, prawda, dodatkowy motywator do naprawdę postarania się o zbudowanie fajną działkę, która będzie mogła konkurować z pozostałymi. No i to już wiecie, ocenę pozostawiam wam. Tymczasem działka kuwety jest dzisiaj działką, która prezentuje wioskę nad strumykiem i wydaje mi się, że jest tutaj klimat. Jest tutaj bardzo ciekawy klimacik miejsca, które jest w takiej, powiedzmy, na przestrzeni łąki i lasu, takie miejsce, taka wiecie, już się zaczynają drzewka, ale jeszcze nie jest to pełnoprawny las i bardzo dużo elementów kojarzących się z łąką też występuje. Fajne, co jest fajne, to to, że jest tutaj, dzieje się tutaj, tu się dzieje, jest sporo. Wykorzystane są nie tylko metadaty, ale i również metadaty dekoracyjne, ale i metadaty bloków różnej maści. To jest na plus. Tutaj jest, powiedzmy, dobra szkoła dla osób, które chciałyby podszkolić się w metadatach, żeby sobie popatrzeć na motywy, które tu występują, bo jest ich naprawdę sporo. Klimat kojarzy mi się z taką wioską ludzi prostych, trochę nawet bym powiedział hobbitów, aczkolwiek domki nie przywołują na myśl hobbitów, tylko właśnie są takie minimalistyczne te domki, że tacy mali ludzie tu mieszkają, starzy mali ludzie, no i sobie na przykład łowią ryby w strumyczku, czy też, nie wiem, zajmują się chociażby robieniem jakiegoś miodu, prawda, i tak dalej, no wiadomo, proste życie prostych ludzi, gdzieś tam dalej mogą mieć na przykład, nie wiem, pole z pszenicą czy żytem. No i domki, tak jak na początku powiedziałem, są w stylu minimalistycznym, ale jest wszystko to, co być powinno. Jest łóżko, jest kuchnia, są jakieś elementy, powiedzmy, takie pomagające w podstawowych, codziennych sprawach, czyli miejsce na przechowanie jakichś itemów, miejsce na zrobienie jedzenia i tak dalej, no więcej tu nic nie trzeba upychać, skóry wszędzie, uderzyłem w mikrofon, wszędzie skóry, wykładane podłogi skórami, widać, że tutaj
łowców mają we wsi. Kiełbaski również są robione ze złowionej zwierzyny. To jest fajne. Fakt, muszę przyznać, bo tego się nie da ukryć, jest trochę przepych. Jest trochę przepychu i jest tego sporo, ale to zależy, jak kto sobie to zinterpretuje. Bo z jednej strony takie działki właśnie fajnie pokazują metadaty, które można wykorzystać, dlatego jest upchane sporo. Z drugiej jednak strony momentami trochę za dużo, nie? No nie da się ukryć, że tak jest. Ale mimo wszystko klimat jest przyjemny póki co. Tak zaciekawia, prawda? Więc jest okej. Tutaj mamy kolejny domek z kolejnym wyposażeniem. Tam się nie da wejść, bo tam drzwi są specjalne. No ale wyposażenie jest domu rybackiego. Nawet zobaczcie, ryby są, jest wszystko fajnie. Tutaj sieci, to jest fajny motyw, to jest naprawdę, podoba mi się ten motyw rozciągnięcia sieci i to nawet wygląda, jakby ta sieć była zanurzona pod wodą, nie? Zobaczcie, jeden kawałek sieci wystaje ponad wodę, drugi natomiast jest schowany pod taflą wody. Fajnie, fajnie, kaczuszki sobie pływają. Tutaj kolejny dom, ten nietoperz jest niepotrzebny, ja bym go zabrał. Zrobienie takich drzwi zamiast normalnych też miało swój cel, założę się, że miało, bo to też powiedzmy, że ktoś, raz, że tekstura, a dwa, że lepiej powiedzmy obejrzeć domek przez okna, a nie od środka, to też jest taka nutka tajemnicy. Kolejna sprawa, dosyć minimalistyczna, ale bardzo istotna, to są drzewa, które są przemodelowane, nawet jeżeli były zespawnowane jako zwykłe, to są przemodelowane, a jeżeli nie, to są zbudowane inne niż te, które są defaultowo w Minecrafcie. Korzystając z okazji, powiem, że wgram na serwer paczkę drzew, której ja używam i każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie schematy wczytywać na własnych działkach i upiększać je za pomocą właśnie tych drzew, tylko drzewa te będą musiały mieć swoją galerię gdzieś, żeby każdy się połapał, jakie drzewo ma jaki schemat. No, wydaje mi się, że tutaj już więcej rozwodzić się nie trzeba. Nie widzę żadnych ukrytych motywów, tak jak było to w przypadku działki pierwszej, gdzie był ukryty motyw na tyle, że nawet ja go nie zauważyłem, aczkolwiek w filmie dało się zauważyć wejście do jaskini. Tam w jaskini był ukryty skarb i było spoko. Natomiast tutaj nic takiego nie dostrzegam. Aczkolwiek muszę przyznać, że kuweta powinien troszeczkę się ruszyć i coś fajnego tu zorganizować. Coś, co na przykład kryłoby tajemnicę tego miejsca, jakoś wiecie, może creepy, może fantazy, może coś w tym stylu, nie wiem. W każdym razie muszę powiedzieć tak. Bardzo się cieszę, że działka wykorzystuje bardzo dużo metadat. Na pewno przyciąga oko i uczy innych graczy, co można wykorzystać w jakim miejscu, ale są tego plusy i minusy, bo czasami, jeżeli jako widz, który ocenia działkę, widzimy to, to no niestety, ale troszeczkę przytłaczające jest to. Czasami umieścić lepiej powiedzmy jeden domek, a konkretniejszy. Aczkolwiek, no, z drugiej strony ten jeden domek na działce, to wiecie, to też tych domków jest za dużo. No cóż, przejdźmy do oceny, bo się znowu rozgadam. A i przypominam, dzisiaj będą dwa filmy do ocenienia, bo nie wyrobimy się, jak zrobię tylko jeden film do końca tygodnia. Działka kuwety otrzymuje ode mnie następujące oceny. Prezentacja, estetyka daje 6. Przede wszystkim ze względu na zbyt duży bałagan, troszeczkę niska ocena. Tak jak powiedziałem, jako widz, który ocenia działkę, odnoszę wrażenie, że jest zbyt dużo tego. Natomiast jako gracz, który chciałby się nauczyć, czerpię z tego korzyści, ale to nie o to tu chodzi. Dla graczy działka jak najbardziej, dla widza oceniającego działkę troszeczkę mniej, dlatego ocena 6. Wykorzystanie powierzchni, faktem działka jest zagospodarowana odpowiednio, ale tak jak mówię, żeby otrzymać wysoką ocenę w tej kategorii, należy przede wszystkim zagospodarować nie tylko powierzchnię, ale i również zadbać o dodatkowe elementy, na przykład pod powierzchnią ziemi, czy też nad powierzchnią ziemi. Czyli tutaj daję ocenę 6. Jeżeli chodzi o wykorzystanie metadat, tutaj będzie wysoka ocena, dlatego że
wykorzystanie jest bardzo duże i to nie tylko na, tak jak powiedziałem, elementach dekoracyjnych, ale i na blokach. Dlatego daję tutaj 8. Jeżeli chodzi o wątek fabularny, od razu widać, co się tu dzieje, od razu widać, kto tu mieszka, czym się zajmuje. To jest spoko, jednak troszeczkę brak tutaj czegoś oryginalnego, dlatego daję 7. Wnętrze i dekoracje, nie ma co się przyczepić, jest wszystko to, co być powinno, dlatego też daję 7. Podsumowując, 12, moja pralka wiruje, zajebiście. 12 i 14 to jest 26 i 8 to jest 34 punkty. 34 punkty dostaje ode mnie kuweta. Teraz czas na was, żebyście wyocenili tą działkę standardowo. No i oczywiście zapraszam was na serwer, żebyście ją zobaczyli na żywo. Dzięki za uwagę, do zobaczyska jeszcze dzisiaj w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, siema na rapa.